Du-du-du-dum. 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 Dum-dum-dum! Dobra, dzień dobry. Witamy was. Hello. Zaśmierniczkoła, Madzia może sama powie, co trzyma. Ja nic nie trzymam, ja schowałam pod łóżkiem, nie widać. Dobra, w sumie nie widzę się raz na ekranie, to jest w porządku. Słuchajcie, witamy was. Nie wiem w sumie ile z Madzią, a Madzia ze mną nie nagrywaliśmy razem, ale dość Ho-ho, dawno. Jeszcze trochę, no. Więc po pierwsze mamy powrót SKKF and Madzia, a po drugie mamy powrót Science Row. I słuchajcie, część osób pewnie wie, część pewnie nie, ale dokupiliśmy sobie mnóstwo DLC do tej gry, praktycznie chyba nad wszystkie, które są. Chyba tak. Także mamy dużo fajnych różnych misji. I będziemy dzisiaj jechać z pierwszą, także może wybiorę pierwszą misję. Bierzemy na początek Genkiego, co? Czy tylko no dobra, może być. Okej, okay. I musimy tam dotrzeć. Jedziemy, lecimy, co proponujesz? A co wolisz? Powietrzem czy ziemią? No ja bym się przejechał. Tym słodkim samochodzikiem? No możemy się ścigać, będzie śmiesznie. Może być. A co ja miałam rzeknąć? W naszej serii jeszcze, z mojej serii przychodzi tutaj Teofilia. To jest mój słodki różowy kotek na plecaczku. A i słuchajcie, jeszcze jedna ważna sprawa dla widzów. Otóż, może nie będę mówił czemu, ale tak jakoś wyszło, że przypadkowo mamy jeden klucz do Science Row, który chcemy oddać i wpadliśmy... Co się dzieje? Nic, ja przez przypadek wlazłam znowu do apartamentu. Okej. Okay. I chcemy go rozdać wam, czyli widzom. I tu jest garaż? Czy jest garaż? A tu jest garaż, okej. Okay. Jezu, ta ośmiorniczka, jak ona gada. Zrobimy taki mini konkurs. Konkurs będzie polegał na tym, że będziecie musieli nam zrobić fanarta. Mnie i Madzie w świecie Science Row. I najładniejszy rysunek, ten, który nam się najbardziej spodoba, dostanie klucz do Science Row. I mail, na który trzeba wysyłać zgłoszenia, będzie podany w opisie. Także wam go teraz nie będę dyktował, ale sobie go tam znajdziecie. Ja biorę swój ukochany różowy radiowóz. A ja swoim różowym kotkiem jeżdżę. Ty już wyruszyłaś? No a miałam czekać na ciebie? No kurczę, no fair play. Nie, mówiłeś, że mam czekać. Spoko, spoko, ja cię dogonię, tylko właśnie w policję wjechałem. Czekaj, no a ja właśnie się tutaj kręcę troszkę. Ale powiem ci, że tak mi tej gry brakowało, że aż w tym momencie mnie takie mini ciarki przechodzą. No, mi też. Boże, to jest tak pojebana gra. Cudowna. A to co się będzie działo za jakiś czas, to nie będę wam zdradzał, ale testowaliśmy te nowe bronie, tak, które w DLC są dodane i... No, będzie śmiesznie. Mojemu kotkowi ogonem podskakuje. A gdzie jest słup mi na drodze stanu? Może, bo... gdzie ty, Madzia, jesteś? Nie mogę cię coś dogonić. Mam jakąś różową gwiazdkę, nie pamiętam, co ona robi. A to jest chyba ten. Jedna to jest od policji, a druga to od tych gangów przeciwnych, no, nie? Do czterech dochodzi, pamiętam chyba, nie? Może, może. Nie wiem, ja musiałem sobie przypomnieć sterowanie, bo już tyle w to nie grałem, że szkoda gadać. Ale fajnie, że do tego powróciliśmy. Co tam leżało na ziemi? A to fragment mojego samochodu. Wyrzucasz. Oj, ogonek mi odpadł! Gonię cię, Macie, gonię cię. I misje w tych DLC też są dość mocno powalone, więc myślę, że będzie śmiesznie. Tak, też mi się tak wydaje. Okej, okay. Ty już chyba dojechałaś, nie? Tak. Ja właśnie okej, okay, dobra, jestem. Du-du-du-du, czarny. O, oh, Jesus. Kotek! Hello, sports fans, and welcome to the craziest, wildest, bloodiest extravaganza outside of Porez. Ale taką telewizję to bym oglądał. Z kotkami? No. I różowo. Kanał. 2-4 na 7 koty, który robił różne dziwne rzeczy. Murder, mayhem, and fun are all just a big part of any Genki Bowl. And the genius Mancat has cooked up an exciting list of never before seen events that promise. Jaki on jest męski w tej różowej koszulce. Tak, i z tymi złotymi łańcuchami. Tak, i z tym słodkim koteczkiem narysowanym na ręku. Tym tatuażem. W ogóle powinniśmy się skupić, co mówią, bo zaraz nie będziemy wiedzieć, co się dzieje.
w sumie. O Jezu, czy to jestem ja? Czy to jestem ja? Mi cycki skaczą. Okej, chyba zaczynamy. Ta muzyczka trochę jak z tego Słonecznego Patrolu. No. Tak minimalnie. Te klimaty. Już się boję, co to będzie. Ja chyba nagrałem 2 odcinki z DLC, więc tutaj będę miał trochę przewagę. Chyba będę wiedział, co będzie w tej misji, ale... O tak, okej, to pamiętam. A jest jeszcze dużo misji, w które nie grałem, więc będzie fajnie. Dobra. Okej, plan jest taki, żeby wszystkich zabić. Jezu! Co, jak ty to zrobiłaś? Ja nie zrobiłam, ja tylko strzeliłam. What the... Czy to tak... Ja tylko nie pamiętam, żeby tak to wyglądało. To chyba tak miało działać. Dobra, tutaj coś jest. Oni mają dildo, ja też bym chciała. Okej. Okay. O, tutaj ketchup, uwaga. Ketchup. A te bronie chyba się ten, ulepszają czy coś. To się w te znaki strzela. Czekaj, kto sobie mnie psu. Ty zostawiłeś za sobą jeden, drugi. Tam jest koleś, laserem świeci. No, dobra. Gdzie ty jesteś? Ty. Ja z tyłu, bo tu o, stoi i strzela, dobra. O, paczuszkę. Okej, coś sobie podniosłem. Gdzie on tu jest? A, dobra, chodźmy dalej, bo w ogóle mamy ograniczenie czasu. No i mamy wszystko, musimy tu pozwiedzać, no. Coś nas strzela tam z dachu, ale już nie strzela. Już postrzelało, tak? Pamiętam, że te misje trochę failowałem, bo one są dziwne momentami. I czasówki, nie? A, no i wpadłem do wody, świetnie. O, ja mam tą paczuszkę. Okej, to zbieraj prezenty, one chyba też dają kasę. Nie wiem, ja tu mam, o. Ja mam już jakąś mamy nową 2500, broń. Potrzebujemy 4200. O, są moje pistoleciki, ja chcę pistoleciki. A, ogień! Madzia, nie wchodź w ogień. To jest zły pomysł. No, ja poszłam za tobą. O, czas. Jestem, że elegancko przeskoczyłem. Okej, jakieś różowe góry, spoko, spoko. Świnia z dildos. O mój Boże! Wyskoczyło coś, czego nie chciałem zobaczyć. Też bym tego nie chciała zobaczyć. A zobaczyłem też. Coś, aha, prąd jest, dobra. O mój Boże, dlaczego to mnie goni? Mnie prąd popieścił przed chwilką. A, wyskoczył do mnie. Podpaliłam się. Czekajcie, mam ratować? Nie, ja mnie umieram. Nie trzeba ratować. Tak, ty umierasz. Tak, bo coś mi tak zaczęło piszeć i zastanawiam. Co się dzieje z tą świnią? Zobacz tą świnkę, jak chcesz. A gdzie ty jesteś? Tutaj, ale czas nam się kończy, więc może później. Czekaj, bo ja się podjarałam. Jest dwóch w ogóle. Ja umieram powoli. Ja też powoli umieram, nie przejmuj się, ja się palę. Gdzie a, jeszcze wyjść? Trzeci przyleciał. My mamy wyjść do wyjścia. Jaka może gdzieś jakoś ucieknę. Dobra, ja zwiewam. To jest chyba ta niebieska kropka. Możemy tam pójść. Ja nie żyję. Poczekaj, może mi się uda. Nie, musimy od nowa. No. Dobra, to ponownie. Dobra, tak. Taktycznie, trudne słowo, taktycznie. Chodźmy może jakoś, nie wiem, ja w lewo, ty w prawo? Nie no, trzeba iść razem, oj, nie ma pierdalania się. I szybko, a nie podziwiamy widoki. Trzeba strzelać te. Dobra, mam życie. Jest jakiś prezencik, możesz podnieść. O, to ty, czekaj, bo ja w ciebie strzelam. No cześć, tak to ja. Czekaj, tu był jeden, jest. No dobra, tutaj pan ketchup. No, gin! Boże, nie patrzy się na ciebie i... Znaczy nie patrzę, patrzy się właśnie na ciebie, myślę, że to jakieś zło i w ciebie zacząłem strzelać. Strzelaj w króliki, świnie i wielkie ketchupy. I będzie to dobrze. No ty mi przebiegasz przed oczami wtedy, kiedy nie trzeba, ja się boję. Tak to się kończy. No musimy się wczuć w klimat, nie? Dawno graliśmy w sumie, jak nie patrzeć. Znowu się podjarałam. O, coś, jakąś probówkę znalazłaś? Ja nie wiem, coś było. O, dobra, kasa.
Ja się tutaj na górę wchodziło, tędy. Tam taki mosteczek był. O, dobra, czas się przyda, zdecydowanie. No, przez przypadek trafiłam, tak. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. A możesz do mnie tu szybciej podbiec, bo tu zaraz będą te łomy. Już idę, tylko się palę. Czy tam będzie jest przejście? Ja nie wiem, czy ich jest sens w ogóle zabijać, ja bym biegł od razu do tego. I słuchaj, mamy już kasę, biegnijmy do niebieskiego. Czy tam do żółtego, nie wiem. Dobra, czekaj, bo mnie tu leją i nie mogę wstać. A to na górę musimy jakoś wejść. Podjarał mnie. Dobra, ja biegnę do wyjścia, może to coś da. Aha, tam jest wejście, dobra, już widzę. Nie, trochę się... Mam jakieś rękawiczki, które się w ogóle świecą jak... O, świetnie. Jak się podpalę. No skacz! Dobra, dobra. Jak się tam wchodzi? Z tyłu, z drugiej strony musisz, koło tych ułamków. Udało się? Jestem, no. O, i teraz druga runda, tak? Czy nie? Nie wiem, nie pamiętam. Co się dzieje, co się... O, Genki Apokalipsa ukończono. Super. Dziękuję, dziękuję. I gratuluję Magdaleno, dobiegnie się do końca. Dziękuję. Jak Usain Bolt. Twoje piękne murzyńskie nogi dobiegły. Oczekiwanie na magic. Już. Okej, dobra. W pozie bojowej jak zwykle. To mamy 10 minut materiału z tego co widzę. Tak. Ja bym proponował przejechać się gdzieś. Czekaj, bo ja znowu w spocząć... Nie leziemy, ja przez przypadek wlazłam tego Ginkiego. To może jakaś taka mini misja. A co mamy ciekawego z mini misji? Jakiś anioł stróż. O, może przekręt z ubezpieczeniem. Wiesz, to są te, co się rzuca pod samochody. O, tak, ja chcę do tego wrócić. Weź, no, poczekaj, ja sobie... sam jedziesz? Mhm, a to poczekaj na mnie, dzięki. Wybacz, musiałam to zrobić, musiałam. Nie chcę się pościgać. Mogę sobie ścigać, tylko... No to poczekaj, no. No nie wiem, w którą stronę mamy się ustawić. Dobra. To zaznacz sobie na mapie GPS-a, tam gdzie ja mam. Ja stanę obok ciebie. Dobra. Czekaj, okej. Okay. Czemu w ogóle obydwoje mamy różowe auta? Bo ja dla schizy, a ty to nie wiem dlaczego. Chodź się ustawię tak, żeby prosto stać do tego, do wyjazdu. O tak, bo w tamtą stronę idziemy. Tylko nie wiem, no dobra. Oj, sorry. Dobra. Gotowa? No. Dobra, 3, 4. O kur... O Jezu! Wypadłem przez szybę. Jak mi przykro. Ale dobra, spokojnie, już jestem na drodze. Jeszcze... No nie, drugi raz wykrasz. O, widzę. A nie, to mój stary samochodzik. No też różowy. Moje wszystkie auta są różowe. Przedtem ja wygrałam, bo nie powiedziałeś, że mam poczekać na ciebie, nie? Dobra, ja dla śmichu sobie pojechałam. O, w dupkę. Co się dzieje? Co się dzieje z moją kamerą? Dobra, jestem. No nie. Wszystko przez tą szybę. Za mało pancerna była. No widzisz, bo to najlepiej na kotku się jeździ. Dobra. Chciałeś mnie przejechać, ty zdrajco! Jak gdzieżby? No centymetr ode mnie przejechałeś. Aha, tu się rzucamy, tak? Mhm. W złym miejscu zaparkowałam. A czekaj, a nie mam broni. Ja tak uwielbiam tutaj samochody wysadzać. O! Nie, piękne było. Ale taki rzut synchroniczny. No. O, to jakiś wariat jedzie? Jaki wślizg. A ten co? Może to jest jakiś... Ja pamiętam, że coś się przytrzymywało, żeby to dłużej się latało. Pod tymi samochodami. Słuchajcie, a tak co do broni, a nie można używać. Aha, to pokażemy wam jeszcze na koniec. Ośmiorniczkę na przykład. Tak. No. Lewy się chyba wciskało dłużej. Co lewy? No przycisk się trzymało, tak mi się wydaje. No gdzie są jakieś samochody? Przewracałam się. A jakaś trefna ulica. No, nic tu nie jeździ, a jak już jeździ, to mija mnie. No, come on. Słab. Ty chyba tą najtrudniejszą wziąłeś, nie?
Nie wiem, jakbyś pierwszą lepszą wziąłem. Albo wiesz co? Ale przyjeżdża. Albo kradnij jakiś samochód, będziesz mnie przyjeżdżał. A to da się tak? No nie? O, dobra, to mi się podoba. Okej, mam jakieś autko. Się ustaw gdzieś elegancko, ja się czekaj, cofnę. Bo lecę na ciebie, a ty uciekasz. Czekaj, ja wezmę rozpęd. Dobra, to czekaj, ja uciekam. Czekaj, zrobię takie kółeczko. Trochę kijowe autko, ale uwaga. Oj, łeb mi skręciło. To dobrze, będzie więcej hajsu. Dobra, uwaga, 16 jadę, uwaga, tysięcy uwaga, uwaga, jadę. Jadę. O, jaki ładny odgłos. 12. Dobra, wracam. Jakieś kobitki przejechałem. Dobra, ty uwaga, nie masz wracam. Przyjeżdżać. Wracam. Bum. Jest. To mi się podoba. 19. Rozjeżdżanie kobiet. Uwaga, jadę. Dzięki, sadysta. Przeleciałam przed tobą. Jadę. Bum. Dobra, możemy się zamienić. Teraz możesz mnie trochę porozjeżdżać, żeby się na mnie wyżyć. Dzięki. Fajna zabawa. Dzięki, LOL. Się przewróciłam. Sobie wezmę... Nie, ten się... Dobra, to ja tam idę na skrzyżowanie i czekam. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Ja przynajmniej wiem, jak trafić w ciebie, nie? 4300. Dawaj, Madzia, jeszcze raz. No, wystań w miejscu. Ja wiem, jak trafić w ciebie. No dobra, staję. O. Co, nie bolało? 3700. Mogło być lepiej. Ja bym była dobra w rozbijaniu samochodu, coś mi się wydaje. Tak, albo w trafianiu we mnie. O. Też. O, ale wiesz co? Kładź. Ty nie surfuj na tym samochodzie. A! A jestem taką fajną kukiełką. No z tego co pamiętam, lubisz się turlać. Tak, uwielbiam. Ale to moja postać strasznie dziwnie lata, jakoś tak... Czekaj, bo gdzieś poleci... O, jest. Gdzie jesteś? Za tobą. A może tutaj stanę, to wybuchnie. O! Jeszcze coś mnie strzela. Policjant no, mnie strzela. No, policjant tu jakiś się wpieprzył. No, dawaj, taki mocny. Tak, bo mnie... się zategowałam na pudłach, o. Ja już wykręcę. O Boże, ten koleś za mnie dzwoni. Znowu. Nie wytrzymał godziny. No widzisz, duże zapotrzebowanie ma. Czekaj, spadaj pan policjant. Dobra, 46 sekund. Trochę autko ci poobijałem. Ała! No, jaki łobuz. To ja sobie sama poobijam na innych samochodach. To weź raz taki potężny rozpęd. A to od tego też zależy, myślisz? Dostań mi tam na środku skrzyżowania. Tylko mnie ten koleś strzela. Dobra, 30 sekund. Tutaj coś się pali, nie wiem co, spoko. No, come on. Głową w ścianę się wbiła. Nie wiem, jak ty zrobiłeś 19 tysięcy, ale... Dobra. Jeszcze takie trochę nieudolne podkładanie się pod stojący samochód i... Nie nic udało nie nam jedzie. Się te 400. No nie. A to trudno było, pamiętam. A no, ten wiesz... lata i za tobą strzela. No mówię, że łobuz. Okej, to słuchajcie, to tutaj będziemy chyba kończyć, nie? No możemy. Ale pokażemy wam jeszcze te bronie. Na przykład te tak. Śmierniczki. No to jest... Póki co dwie takie odkryliśmy. Ośmiorniczki i rekiny. Ja ośmiorniczkę wziąłem, bo rekina nie mogłam znaleźć. Dobra, uwaga. Stoi policjant. Bum! I teraz to jest nasz ziomeczek. Tam stoi jakiś pan... Bum! Kto tu jeszcze jest? Jakoś pusto tu. O, hot dog! Bum! No wiesz, co pana hot doga. I teraz jeszcze może rekin. Uwaga, w pana hot doga. Uwaga, 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 uwaga. Uwaga, uwaga. Tak, to są nowe bronie. Tak. Czekaj, ja brałam pana rekina? Nie brałam. Ciebie zjeść? Mnie? No. No mi możesz to robić wrażenie. O, skończyło mi się. Ośmiorniczka też mi się kończy. Nie da się.
Nie, tutaj leży upacze śmierniczki nasze. Już pokończyły broń, trzeba będzie nic podokupywać. A to już mam klasyczne pisać. Już zapomniałam, że tutaj się amunicję kupuje. To jeden z fajniejszych był broni. Dzięki. A wiesz co ja mam? Ty, ja też mam. Dobra, to możemy się pożegnać. W sumie. Możesz do mnie mówić Smurfie. Dobrze, Smurfie. Dobra. Jezu, co to było? Co się rozpłynęło? Dziwne. Dobra, to co? Słuchajcie, to był pierwszy odcineczek. Science Row. Tych odcinków, nie wiem ile wyjdzie, ile tych misji jest do końca, ale powinno ich być tak troszkę. Z 15 myślę, że wyjdzie na pewno, a słuchajcie, jak się skończą misje, to coś wykombinujemy. Będą jakieś misje od widzów, coś się wymyśli. No, także ewentualnie będzie... jeszcze Księga Świętych jest jeszcze coś można wymyślić. Jezu. Co to się dzieje? To ty to robisz? Nie, to twoje ziomki z Ośmiornic robią, coś mi się wydaje. Okej. Okay, bo ja się dildam. W ogóle koleś naparza kubeczek tutaj. Gdzie? No tutaj kubeczek leży. No kubeczek leży. No i ten pan go bił. Dobra, słuchaj, przedłużamy. Dobra, kończymy. Jakoś ładnie. Wierszykiem. Tam się człowiek turlał. Dobra, uciekł. Dobra. To był wierszyk. To nie był wierszyk. Wierszyk się rymuje. Dzisiaj w naszym skromnym gronie... ciągnie się on jako gonie. Także kończę teraz żwawo. Trzymaj się dobrze, Warszawo. O, dobrze. To kończymy. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Pa, pa.